Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie Flash radomsko24.pl. Zaczynamy od tragicznej informacji z A1. W wypadku samochodowym zginęła kobieta. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 1 listopada tuż po godzinie 11 na remontowanym odcinku autostrady A1 w kierunku Łodzi na wysokości miejscowości Ruda w gminie Kamieńsk. Kierujący samochodem osobowym Volkswagen Golf, jadąc w kierunku Gdańska lewym pasem ruchu z niewyjaśnionych przyczyn, nagle zmienił ten pas ruchu na środkowy, w wyniku czego doszło do zdarzenia z pojazdem członowym, to jest ciągnikiem siodłym wraz z naczepą. Niestety w wyniku tego zdarzenia pasażerka pojazdu poniosła śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem osobowym został zabrany do szpitala. Z tego, co ustaliliśmy na chwilę obecną, w samochodzie osobowym podróżowały osoby narodowości wietnamskiej. Na polecenie prokuratora ciało kobiety zostało zabezpieczone w radomszczańskim prosektorium do dalszych badań. Kierujący osobówki nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierowca ciężarowego Volvo nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Obaj kierowcy byli trzeźwi. 1 listopada obchodzony był Dzień Wszystkich Świętych, 2 dzień zaduszny. Polacy tłumnie odwiedzali cmentarze, aby zapalić znicze, położyć wiązanki kwiatów, a przede wszystkim modlić się za bliskich zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych był w tym roku bardzo ciepły, ale mglisty. Już od samego rana na radomszczańskich cmentarzach i wokół nich panował spory ruch. Na nagrobkach pojawiło się mnóstwo kwiatów i zniczy, które są symbolem pamięci. Tu leżą nie tylko nasi najbliżsi, ale przed chwilą zachwycałam się siostrą ufundowanym na jakimś pomniczkiem dla nieznanych żołnierzy. Wszystko jest pięknie na cmentarzu, cicho, spokojnie i tak powinno zawsze być. Ważna jest ta pamięć o zmarłych dla Pani? No chyba najważniejsza. No, bo cóż my znaczymy bez pamięci o tych, którzy odeszli? Nic. Cegiełka do cegiełki. Pamięć to jest najważniejsza rzecz, która pozostaje po każdym człowieku. Dla mnie jest bardzo ważny. No właśnie jestem żoną tutaj, żona jest na grobie teściowej. No uważam, że powinno się chodzić na grób, odwiedzać wszystkich bliskich swoich. Jak co roku pod cmentarzami harcerze z Chówca Radomsko sprzedawali znicze. Pieniądze, które uda się w ten sposób zebrać, przeznaczone zostaną m.in. na dofinansowanie wyjazdów dla harcerzy. Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku podsumuje dla nas całość długiego weekendu związanego ze Świętem Zmarłych. 2 listopada zakończyliśmy działania Wszystkich Świętych, które trwały od 28 października. Przez te kilka dni policjanci, szczególnie ruchu drogowego, dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników tych dni, o wszystkich uczestników, którzy odwiedzali groby swoich najbliższych. W ramach tych działań policyjnych dokonywaliśmy kontroli drogowych. Policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, przekroczenia prędkości, pasy bezpieczeństwa, przewożenie osób, właściwe przewożenie osób i dozwoloną liczbę osób, stan techniczny pojazdów. W ramach tych działań wylegitymowaliśmy blisko 400 osób. Nałożyliśmy około 140 mandatów karnych na osoby, które popełniły wykroczenia. Wśród tych wykroczeń 14 popełnili kierujący wobec pieszych, piesi również 3 wykroczenia popełnili na przejściach dla pieszych. Ponadto policjanci ujawnili 3 kierujących, którzy kierowali w stanie po spożyciu alkoholu. Jeden kierujący kierował pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Spośród innych wykroczeń należy tutaj ująć zdarzenia drogowe, 17 kolizji, do których doszło przez te dni i 2 wypadki drogowe. Niestety 2 osoby zostały ranne i 1 osoba poniosła śmierć. Pomimo tej statystyki, jaka zaistniała przez te dni, policjanci i tak dziękują wszystkim uczestnikom za zachowania zgodne z prawem, za te zachowania, które nie naraziły ich ani innych uczestników na niebezpieczeństwo, ułatwiły pracę policjantom i oczywiście upłynniły ruch wokół dużych tych nekropolii. W niepublicznym terapeutycznym przedszkolu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z oddziałami integracyjnymi oraz w specjalistycznej poradni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Radomsku odbyły się dni otwarte.
W czasie dnia otwartego można było skorzystać z konsultacji ze specjalistami pracującymi w poradni i przedszkolu, m.in. logopedą, neurologopedą, pedagogiem, terapeutą SI, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Kilkunastu rodziców zdecydowało się na skorzystanie z zaproszenia. Zorganizowaliśmy dni otwarte w naszej poradni wczesnego wspomagania rozwoju, a także w otwartym niedawno w naszym niepublicznym terapeutycznym przedszkolu, też wczesnego wspomagania rozwoju z oddziałami integracyjnymi. Chcieliśmy tutaj pokazać i zaprezentować naszą ofertę. Jeżeli chodzi o poradnie, prowadzimy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Są to zajęcia z logopedą, pedagogiem, z terapeutą SI, z psychologiem. Prowadzona jest również terapia ręki. Wszystkie te zajęcia są bezpłatne. Jeżeli chodzi o przedszkole, jest to przedszkole integracyjne, do którego mogą uczęszczać dzieci zarówno rozwijające się prawidłowo, a także dzieci z deficytami rozwojowymi, a także z opóźnionym rozwojem. Tutaj ten pobyt dzieci od stycznia 2023 roku będzie bezpłatny dla dzieci z orzeczeniami. Dzieci zapewnioną mają pomoc terapeutów. Jest to przedszkole, które pracuje również w oparciu o program autorski, który jest realizowany zarówno w poradni, jak i w przedszkolu. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice wspierani są przez kadrę terapeutyczną, przez specjalistów i tutaj wspólnie oddziałujemy na dzieci. Podczas wizyty można było obejrzeć salę dla dzieci, a także poczęstować się słodkimi smakołykami. Makaron, waciki i woda utleniona mogą stać się doskonałym materiałem do przeprowadzenia eksperymentów w zaciszu domowym. Dowiedzieli się o tym rodzice i opiekunowie biorący udział w warsztatach Nauka dla Ciebie w domu. Warsztaty zostały zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Przedbożu. Warsztaty Nauka dla Ciebie w domu są częścią wspólnego projektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Ciebie. Po raz pierwszy w takiej formule animatorzy, instruktorzy Centrum Nauki Kopernik przyjechali do nas, do Przedborza, prowadzą zajęcia z rodzicami, by rodzice mogli później przekazać tą wiedzę w swoim pociechom. Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów, które odbyły się w Przedbożu, były ostatnim z cyklu 10 zaplanowanych w tegorocznej edycji programu. Łącznie w warsztatach wzięło udział 25 rodzin, a zajęcia poprowadziły edukatorki z Centrum Nauki Kopernik. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że eksperymentowanie jest możliwe w takich domowych warunkach, że wcale nie trzeba mieć bardzo skomplikowanego sprzętu, żeby pozwolić sobie na wykonanie bardzo ciekawych i rozwijających dla dziecka eksperymentów. Każda z rodzin, która wzięła udział w zajęciach z rodzinnego eksperymentowania, otrzymała nieodpłatnie specjalny zestaw do przeprowadzenia doświadczeń naukowych w domu. Każdy człowiek, niezależnie od wieku i trybu życia, czasem odczuwa ból o różnym nasileniu. Jeżeli zmagamy się z tym uczuciem zbyt często, a leki przestają nam pomagać, to warto skonsultować się ze specjalistą. Już wkrótce będzie to możliwe w Radomszczańskim Szpitalu. Powstanie tutaj poradnia leczenia bólu. Poradnia leczenia bólu jest miejscem, gdzie leczeni są pacjenci cierpiący z powodu bólu przewlekłego. Takie leczenie jest postępowanie wielodyscyplinarnym, w który zaangażowani są oprócz lekarzy specjalistów w dziedzinie leczenia bólu, także rehabilitanci, ortopedzi, lekarze innych specjalności, psychologowie, fizjoterapeuci. Pacjenci, którzy są leczeni w poradni leczenia bólu, są to osoby, które cierpią z powodu neuralgii, neuropatii popółpaścowej, polineuropatii, bólów związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, kręgosłupa, są to też przetrwałe bóle pourazowe, bóle w przebiegu procesu onkologicznego. Wielokierunkowe leczenie w poradni leczenia bólu obejmuje wiele aspektów. Jest tutaj kliniczna ocena bólu, rozmowa z pacjentem, przekazanie mu informacji odnośnie jego dolegliwości, określenie planu postępowania, realistycznych możliwości leczenia. To jest też diagnostyka zespołów bólowych, jest potwierdzenie lub postawienie innego rozpoznania niż to, z którym kierowany jest pacjent, jest wdrożenie wielokierunkowego leczenia w farmakoterapii, fizjoterapii, psychoterapii, również zabiegów inwazyjnych, blokad, neuromodulacji.
To też okresowa ocena skuteczności leczenia i leczenie działań niepożądanych stosowanych leków przeciwbólowych. Skierowania do poradni leczenia bólu wystawiają lekarze właściwie wszystkich specjalności, również lekarze POZ-u. I do poradni powinni być kierowani osoby, które cierpią z powodu bólu przewlekłego, u których dotychczasowe metody leczenia łagodzenia bólu nie przyniosły zadowalających efektów. No każdy, kto przez wiele tygodni, wiele miesięcy cierpi z powodu bólu nieznanego pochodzenia. Kiedy może ruszyć poradnia w Radomsku? Wszystkie warunki zostały spełnione. Teraz władze szpitala czekają na decyzję NFZ. Od 2023 roku mieszkańcy Radomska będą płacić wyższe stawki podatku od nieruchomości. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Tak, zaproponowaliśmy wzrost stawek w podatku od nieruchomości. Pierwotnie proponowaliśmy 14% wzrost stawek, gdyż wcześniej umawialiśmy się z przedsiębiorcami, że będziemy starali się nie podnosić tak zdecydowanie ponad inflację, tylko ewentualnie 2 punkty procentowe. Natomiast po rozmowach zrezygnowaliśmy z tych dodatkowych 2% i zaproponowaliśmy już na sesji stawki zwiększone około 12% średnio. One się tak troszkę różnią od 10% do 12,19 maksymalnie jest wzrost obecnie. Niestety miasto było zmuszone do podjęcia takiego kroku, gdyż wszyscy Państwo chyba słyszą, że niestety dochody samorządów są zmniejszane z uwagi głównie na reformę podatkową. Udziały w podatku PIT powinny być dużo wyższe niż mamy obecnie, gdyż gdyby była zachowana ta tendencja dawniejsza, to byłoby to około 10 milionów więcej, a obecnie my mamy około 2 miliony mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast niestety dotyka nas tak samo jak wszystkich wzrost cen energii, inflacja, wzrost pensji minimalnych i tak to, co uzyskamy z podatków, nie wystarczy nam na te wszystkie działania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, w Radomsku od stycznia 2023 roku zacznie funkcjonować darmowa komunikacja miejska. Bezpłatna komunikacja miejska od 1 stycznia przyszłego roku będzie przysługiwać wszystkim osobom, których miejscem zamieszkania jest miasto Radomsko i którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Radomsku, a na wniosek wójta teren gminy Radomsko wejdzie w strefę miejską. Zostało to podyktowane kilkoma względami. Przede wszystkim względem ekologicznym, dlatego że stawiamy na to, aby Radomsko było miastem bardziej czystym i przyjaznym. Chcemy ograniczyć liczbę samochodów, która porusza się po ulicach miasta, a jednocześnie stworzyć możliwość, żeby te osoby, które nie będą mogły skorzystać z samochodu, mogły skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Drugi to jest aspekt przestrzenny, dlatego że mamy w tej chwili bardzo duże problemy komunikacyjne, szczególnie w godzinach szczytu, gdzie tworzą się olbrzymie korki, dlatego chcemy stworzyć możliwość, aby mieszkańcy mogli się przesiąść na komunikację publiczną, dlatego że 70 osób jadących jednym autobusem zajmuje znacznie mniej miejsca na powierzchni ulic niż 70 osób jadące samochodami osobowymi, dlatego oczywiście to jest ten aspekt. No i kolejny aspekt to jest to, że chcemy, aby do centrum można było łatwiej się dostać właśnie za pomocą komunikacji publicznej, dlatego że nie mamy możliwości budowy większej liczby parkingów w centrum miasta i chcemy wszystkich mieszkańców zachęcić do tego, aby korzystali z komunikacji publicznej. Poza tym oczywiście to jest korzyść też dla mieszkańców miasta, gdyż wszystkim mieszkańcom miasta Radomska mamy możliwość darmowej komunikacji. Na pewno będzie to znacznie tańsze niż korzystanie z autobusu, z samochodów indywidualnych, tym bardziej, że ceny benzyny rosną. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców to koszt około 500 tysięcy złotych rocznie. Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów 2022 odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Był to drugi etap zmagań gospodyń.
Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów odbywa się już po raz siódmy. Jego idea zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wojewódzki etap konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wygrało KGW Zapolanki z powiatu sieradzkiego, które przygotowało kluski żelazne z żeberkami i kapustą zasmażaną. We fleszu czas na informacje sportowe. Na kolejkę przed końcem rozgrywek drużyna gołębiarzy zapewniła sobie tytuł mistrza Ligi Szóstek w Radomsku. Przedostatnią serię gier rozegrano 29 i 30 października. Na kolejkę przed końcem rozgrywek poznaliśmy drużynę, która zdobyła mistrzostwo ligi. Gołębiarzom do wygrania tegorocznych rozgrywek wystarczał remis w konfrontacji z wiceliderem Żubrami. Spotkanie to ostatecznie zakończyło się wynikiem 2-2 i to gołębiarze zostali triumfatorem szóstek piłkarskich sezonu 2022. Pierwsze punkty w sezonie zdobył Huragan Wiśniówka, pokonując Meble Idziak Team 3-0. Nadal nie wiadomo, kto zdobędzie wicemistrzostwo. O drugie miejsce w ostatniej kolejce zagrają ze sobą Żubry z Albatrosami. Spotkanie to zapowiada się niezwykle pasjonująco. Początek meczu zaplanowany jest na niedzielę 6 listopada o godzinie 11:30. Zespoły Metprim Wolej Radomsko i PGS Kra 2 Bełchatów rozegrały charytatywny mecz dla ratowania zdrowia Zuzi Huberskiej. Mecz rozegrano w sobotę 29 października w miejskiej hali sportowej przy PSP nr 6. Dla drużyny z Radomska było to pierwsze oficjalne spotkanie w nowym sezonie. W listopadzie startują rozgrywki trzeciej ligi, w której to Metprim Wolej zagra drugi sezon. Pojedynek między zespołami z Radomska i Bełchatowa to nie tylko siatkarski mecz. To przede wszystkim impreza, w której liczyła się pomoc dla chorej na nowotwór złośliwy Zuzi Huberskiej. Dziewczynka wraz z bliskimi była na meczu i kibicowała zawodnikom. Z kolei na długo przed meczem na facebookowym profilu klubu licytowano gadżety, z których dochód przeznaczony został dla Zuzi. Wygrać można było m.in. koszulki klubowe Wolej czy skrypę chatów. Kibice, którzy przyszli na widowisko, oprócz dobrej siatkówki mogli obejrzeć pokaz karateków z klubu Randori, trenowanych przez sensei Michała Błacha oraz pokazy tańca Akademii Tańca i Sportu Mastim. Na piętrze hali działała strefa małego kibica. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że na parkiecie lepszy okazał się zespół z Bełchatowa, wygrywając po tiebreaku 3-2 na leczenie Zuzi trafi ponad 4000 zł. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. Czytajcie nasz portal i śledźcie media społecznościowe. Pamiętajcie też, że codziennie tworzymy dla Was materiały wideo publikowane na naszym kanale na YouTubie.